Przystępujemy do procedowania uchwały według druku nr 13. Na działce przy ulicy Szafrana. Opiniuje się negatywnie zamierzenie z Komisji Planowania Przestrzennego. Nie, to referuję. Pan Jacek Bednarz, przepraszam. Pani marszałek, pani zgarzy. Tak, pan Brona marszałek, pani myślę, że podobnie to nie jak do pana przewodniczącego. Myślę, że jakby coś pomylił, to mnie skorygujesz. Nie chciałbym ci przeszkadzać. Ale na pewno pani przeszkadza. Zdaję sobie sprawę, ale nie chcę powiedzieć. Operacji. Omówię od razu, proszę państwa, dwa projekty, czyli druk nr 13 i druk nr 14. To są dokładnie te same działki dwóch różnych inwestorów. Więc wygląda na to, że właściciel jeszcze chyba nie sprzedał nieruchomości. Natomiast różnica polega na tym, że w pierwszym, tam gdzie mam negatywną opinię, propozycja została wyłamana na budynek silny kondygnacyjny. W drugim natomiast na budynki czterokondygnacyjne, z tym, że były dwa budynki. Więc suma summarum, pewnie ilość miejsc tak zwanego punktu będzie podobna. Natomiast wydawało się zasadne, żeby raczej mieć te 7 kondygnacji, tym bardziej, że tylko kruszywa chyba są tak tam wysokie. Natomiast znowu wydaje się zasadne, żeby tendencja była taka, że te niższe budynki to lepsze. Stąd pierwsza uchwała, czyli dla 7 kondygnacji negatywna, czyli 13 numer dla projektu druku nr 14 jest pozytywny. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Ja tylko dodam, to nie jest kwestia tylko, przede wszystkim wysokości, ale także cały człowiek kupatury, która ma wpływ później na zmienić wartościowy, ruch i dalej, no jest prawie o połowę niższa w tym typu rozwoju. Czy jeszcze ktoś? Nie widzę, poproszę. Też nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Proszę państwa. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały według druku nr 13? Przypominam, że jest to opinia negatywna. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że za podjął uchwałę według druku nr 13. I teraz procedujemy druk nr 14. Rozumiem, że już nie musimy go omówić. Tutaj sprawozdawca mówił wcześniej. Pani Renato, naprawdę nic dodać nie powiem. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Ta uchwała jest pozytywna. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały według druku nr 14? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani radny jeszcze głosuje. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę według druku nr 14.